Peter, zaczynasz? Dobra. Kurczę, dostałam jedno ziarenko popcornu. To takie smutne. Przestańcie się śmiać. Lepiej sprawdźcie, co wy macie. Ja mam małe wiaderko. Nieźle. Wygląda pysznie. Tylko ty zostałaś, Vivien. Jak dużo popcornu, cała góra. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Przestańcie się na niego gapić. Jedzcie swój. Myślę, że bardzo szybko sobie z tym poradzimy. Mimo wszystko zamierzam cieszyć się tą chwilą. Właśnie tak trzeba żyć. Co robisz, Peter? Pokazuję, na czym polegają dobre maniery. Wiem, że ich nie znacie. Patrzcie i uczcie się. Potrzebny mi będzie nóż i widelec. Wspaniale! Dzięki nim mogę ostrożnie pokroić popcorn na kilka kawałków. Co za wykwintny smak. Po prostu niesamowite. Mógłbyś się troszeczkę pospieszyć? To wszystko, skończyłem. Nie trzeba było mnie tak pospieszać. Ups, przepraszam. To gazy. No i gdzie się podziały twoje dobre maniery? Fu, ja nie potrzebuję żadnych sztućców. Po prostu zjem swój pyszny popcorn. Boże, jest taki chrupiący, taki świeży. Brakuje tylko dobrego filmu. Ojej, czy już wszystko zjadłam? Tak szybko? Nawet nie zauważyłam. Cóż, zostało tylko jedno ziarenko. Czas je dojeść. To jest moja szansa, nie mogę tego przegapić. Co ty zrobiłeś, Peter? To niesprawiedliwe. To mój popcorn. Nie mogłem się powstrzymać, był tak blisko mnie. Vivien, teraz ty. Pyszności, ale mam szczęście. Nie mogłam nawet o tym marzyć. Zabierajcie ręce od mojego popcornu, natychmiast. Ugryzła mnie w palec. To straszne, teraz jest cały czerwony. Myślę, że musimy połączyć siły, bo inaczej nie będzie popcornu. Weźmy odkurzacz i podejdźmy tak blisko, jak to tylko możliwe. Włączaj, Mary, jestem gotowy. Działa, radzimy sobie świetnie. Wkrótce będziemy mieli cały popcorn. Jak mi się to podoba. Uwielbiam wprowadzać w życie sprytne plany. Nie rozumiem, gdzie jest mój popcorn? Peter, natychmiast wyłącz ten odkurzacz. To niesprawiedliwe. Ukradliście mi popcorn. Vivien, od twojego krzyku boli mnie już głowa. Zabieraj swój popcorn z powrotem. Świetnie, wyłączyliśmy ją z gry. Teraz nikt nas nie powstrzyma. Musimy szybko spróbować. Ekstra, jest naprawdę dobry. To był świetny plan. Tym razem jestem gotowa sprawdzić talerz jako pierwsza. Wow, paczka gum. Bardzo to lubię. Nie ma co zwlekać. Zjem ją tu i teraz. Kilka gum naraz. Podoba mi się to. Fajnie, masz szczęście. To na pewno. Nie spiesz się, Vivien. Najpierw musimy podnieść klosze. Tego się nie spodziewałam. Jak to dużo gumy. Cała słodka ściana. Musisz się z nimi obchodzić, ale jeszcze za wcześnie, aby je otwierać. Przepraszam, zupełnie zapomniałam, że Peter nie sprawdził swojej porcji. Ale u mnie wszystko super. Teraz zobaczymy, co ja mam. Wow, jak to się wszystko zmieściło pod pokrywką. Nie wiem, to niesamowite. Odebrało mi mowę. Z każdej strony wygląda wspaniale. Muszę jak najszybciej pozbyć się opakowań. Wystarczy je zdmuchnąć. Właśnie tak, to było łatwe. Też chciałam tego spróbować. Ej, zabieraj ręce, nie zamierzam się z nikim dzielić. Chciwus, obraziłam się. Sieci czekaj, aż zjem swoją gumę. Takie to miękkie, super. Nigdzie mi się nie spieszy. Spróbuję zrobić wielkiego balona. Ciekawe, co z tego wyniknie. Jak na razie, słabo ci to wychodzi. Coś jest nie tak z tą gumą. Nie można jej nadmuchać. Ale wiem, co mogę zrobić. Potrzebuję pompki. To działa. Spójrz się na to. To zupełnie inna sprawa. Mój plan działa. Jaki piękny balon. Umieszczę go na patyku i zachowam na pamiątkę. Wygląda to naprawdę świetnie. Chciałabym dostać balon od Vivien, ale na pewno mi go nie odda, więc będę musiała sama go sobie wziąć. Muszę tylko troszeczkę bardziej się postarać. O nie, co się stało z moim balonem? Dlaczego pękł? Przepraszam, Vivien, chciałam się trochę pobawić. To nie było śmieszne. Lepiej zjedz swoją gumę. Właśnie to zamierzam teraz zrobić. Jest taka dobra, że nie można się oderwać.
Teraz moja kolej na nadmuchiwanie balonów. To dopiero początek. Muszę się troszkę rozgrzać. Spójrz na to, Vivien. Jak ona to robi? Teraz ja się pobawię. Mary, ja nie zapomniałam. Oko za oko. Co się stało? Nic nie widzę. Dlaczego moja twarz jest pokryta gumą do rzucia? Myślę, że ten kolor bardzo ci pasuje. Nie, moja guma jest zepsuta, podobnie jak moje brwi. To straszne. Trzeba je natychmiast przykleić z powrotem. To nie wygląda dobrze. Uff, udało mi się. Odzyskałam swoje dawne brwi. Peter, teraz twoja kolej. Czekałam na tę chwilę. Ręce same sięgają po gumę i nie mogę ich powstrzymać. Dlaczego miałbym to robić? W końcu to wszystko jest moje. Jak dużo gumy ledwo mieści się w ustach. Obawiam się, że to może się źle skończyć. Nie martw się, Vivien, wszystko jest pod kontrolą. Patrzcie, jaki balon mi wychodzi. Super! Przestań, Peter, balon zaraz pęknie. Chowajmy się, Vivien. Miałaś rację, Mary. To była prawdziwa eksplozja. Pomóżcie mi, utknąłem! Wyglądasz jak pająk zaplątany w sieć. Teraz ja będę pierwszy. Wow, ciastka i mleko, ale dlaczego jest ich tak mało? Tylko jedno ciastko, nie podoba mi się to. Vivien, ty otwórz. Ja mam większą porcję. Fajnie, to mnie cieszy. Uwielbiam ciastka z mlekiem. Czy to oznacza, że Mary ma największą porcję? Szybko, podnieś pokrywkę. Jest chyba ze 100 ciastek. I ogromna szklanka mleka. Chciałbym być na twoim miejscu. Ale muszę się zadowolić tym, co mam. Zamierzam wykąpać ciastko w mleku. Myślę, że mi zasmakuje. Wygląda pysznie. O tak, jest super. Nie jestem rozczarowany. Czas na kolejną kąpiel mleczną. O nie, ciastko wpadło mi do mleka. Może uda ci się wyjąć. Obawiam się, że nie dam rady. Czasami jesteś taką niezdarą, Peter. Co zamierzasz zrobić? Wypiję całe mleko, a potem wezmę się za moje ciastka. Masz mleczne wąsy. To takie śmieszne. Są takie dobre, super. Peter, jesteś taki zabawny. Dzięki za komplement, Vivien. Czas, żebyś ty zajęła się swoimi ciastkami. Mój Boże, ale tam jest dużo nadzienia. Rewelacja. A teraz dodam trochę mleka. O nie, ciastka też mi wpadły do szklanki z mlekiem. Kurczę. Może jednak tak będzie lepiej. Zobaczcie, jakie mam teraz mleko. Jak koktajl czekoladowy. Co ty robisz, Vivien? Robię najsmaczniejszy napój na świecie. Mam już wszystkie składniki, a teraz zmieszam je w shakerze. Wow, to świetny pomysł. Brawo. Zobaczmy, co udało mi się zrobić. Teraz przeleję koktajl do szklanki. To wystarczy. Wygląda bardzo czekoladowo. Podoba mi się. Dodam słomkę i parasolkę i można spróbować. Jest nawet lepszy, niż się spodziewałam. Niesamowity smak. Nie da się go opisać słowami. Zazdroszczę ci. Te dodatkowe ozdoby są niepotrzebne. Liczy się smak. I chcę się nim w pełni nacieszyć. Teraz ty, Mary. Jestem gotowa, ale nie wiem, od czego zacząć. Jest tak dużo ciastek. Dobra, spróbuję. Jakie dobre. My też możemy spróbować? Nawet o tym nie myślcie. Już zjedliście swoje porcje. O nie, upuściłam ciastka. Dobrze ci tak, to za karę. Chyba wpadły do mleka. A więc jeszcze nie wszystko stracone. Teraz nasza kolej, Vivien. Czas dać Mary nauczkę. Co wy robicie? Przestańcie. Przez was jestem cała mokra. Jak tu pięknie. Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację. Ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak. Szczęściara z ciebie. Teraz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak. Chwileczkę, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować.
Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda. Mimo wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne. Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się. Otwórz usta. Ale ja nie chcę tego jeść. Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma. Fu, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca? Ale tam był karaluch. O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Karaluch biegnie w moją stronę. Co robić? Masz. Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma, chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Wyciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie. O nie, tylko nie to. Uratuję cię, Emma. Trzymaj się. Mam ogromnego kapcia. Aj, jak to boli. Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz, Emma? Przestań zajmować się bzdurami. Daj spokój, nie marudź. To jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mnie nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłeś, to moja kolej. Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Co robisz, Emma? To mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać. Wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa Fanta, rewelacja. Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko. O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam sporo doświadczenia w otwieraniu Fanty. Widzisz? Wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy, daj mi to, to moja Fanta. Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O tak, to jest wspaniałe. Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie. Jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz? To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie? O, cześć, Miranda. Jak leci? Mam już dość tych twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Przestań się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza. Jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie.
dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia. Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super. Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Opakowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać. I teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz ty. Wow, pop candy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. Emma, przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Te fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, Emma. Chyba czas cię zgasić. Trzymaj się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Emma, w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść. Szkoda, że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry nachos. Biedna Emma, współczuję ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar! Ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O nie, tylko nie to! Nie patrz w moim kierunku! Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj, przewróciłaś mnie! I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. I tam spójrz, to kola! Super! Ja mam taką małą butelkę. Razem nie mam szczęścia. Później będzie lepiej, a póki co siedź ze swoim maleństwem. Dodatki się nabijają. Dobra, nie ma co gadać. Czas działać. Chce mi się pić. Następnym razem uważaj, to boli. Ale pij dalej. Ekstra, no to jedziemy. Przecież ci mówili, żebyś była ostrożniejsza. Jestem po prostu zachwycona od takiej ilości coli. To naprawdę super. Super, ale trzeba cię troszkę uspokoić. I tam, pa, pa. Co? Gdzie? Ratujcie mnie. Nie mam teraz czasu. Pojawiła się szansa, żeby ukraść trochę coli. Ale to jest pyszne. Co? Dlaczego puszki są puste? Gdzie jest cola? To nie ja. Jak śmiesz? To najstraszniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. A mi ktoś ukradł kolę. Przykro mi, po prostu mieliście pecha. Fajnie, prawdziwy obiad. Z mojego ulubionego KFC. Uwielbiam ich skrzydełka.
Ja uwielbiam, gdy tych skrzydełek jest tak dużo. Kto nie lubi? Tylko dlaczego ja mam najmniej? Nie martw się, wystarczy ci. Dobra, zjem to, co mam. Mało, ale i tak pysznie. Wreszcie porządny posiłek. Come on! Ja też jestem bardzo głodny. Te skrzydełka to najlepsze danie w fast foodach. Było dobre, ale się nie najadłam. Nic nie mam. O, widzę, że Ethan ma jeszcze sporo skrzydełek. Spadaj stąd. Właściwie Ethan nie ma ich aż tak wiele. Ja mam całą górę. Całą górę mówisz? Więc nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli je podkradnę. Co? Gdzie się podziało skrzydełko? Trzeba było nie zostawiać jedzenia bez opieki. Aha. Niech Julia myśli, że to ty ukradłaś wszystkie skrzydełka. Masz. Jedz. Ekstra. Hej, gdzie są moje skrzydełka? To Ethan, patrz, skrzydełka są u niego. Ty złodzieju. Spójrzcie, ile frytek. Wcale nie tak dużo, malutka porcja. Ja mam trochę więcej, ale mam też ostrzejszy sos. Uff, mój nie jest taki ostry. Bo mój jest najostrzejszy. Proszę, nie chcę być pierwszy. Dobra, to ja zacznę. Chyba się pomyliłam. Sos jest bardzo ostry. Dobra, spadam stąd. Siadaj. Udowodnię, że sos wcale nie jest taki ostry. Zaczynam. Albo nie udowodnię. To jest takie ostre. Lone, uważaj. Uratowani. Witam, twoja kolej. O nie. Ja mam dostać się na sam szczyt. Dzięki za pomoc. Dziękujesz? Będzie naprawdę ostro. Wszystko jest dziwne. Jeszcze jak dużo sosu. Szkoda, że on jest piekielnie ostry. Wystarczy, proszę, nie chcę więcej. No dalej, jedz. O nie, wieża upada. Jaka szkoda. Jakie to ostre. Trzymaj się, nie martw się. To wkrótce minie. Raz, dwa, trzy. Wspaniale, to moje ulubione ciasteczka. Ja też je uwielbiam. A ja mam największe. Bla, bla, bla. Ale to ja zjem pierwsza. Magiczne, rozpływają się w ustach. Oczywiście, że się rozpływają, są takie małe. Możecie sobie gadać. O, duszę się! Za co? Julia, zaraz ty. Zaczynam. Jak cudownie pachnie. Obłęd. Smakują jak coś, czego nie można sobie wyobrazić. Come on! Mam pomysł. To będą najsłodsze kolczyki, jakie kiedykolwiek widzieliście. I najsmaczniejsze. Proszę, dziewczyny. Kolczyki rzeczywiście można zjeść. Wyglądam rewelacyjnie. Coś jest z nim nie tak. Ktoś się ugryzł. Co? Gdzie? Kto to zrobi? To są ciastka, trzeba je zjeść. Mam pomysł. Co się stanie, jeśli z tych ciastek zrobić fajne smoothie? Trzeba je tylko najpierw trochę podnieść, bo inaczej nie zmieszczą się w blenderze. Właśnie tak. Spójrzcie tylko, to niebieskie smoothie. Już teraz wygląda pysznie. Jedliśmy, no to można się napić. Wow, to niesamowite. Super, też chcę spróbować.
Nie mam mowy, to mój koktajl. Cibus, mam nadzieję, że nie wyszedł smaczny. Co nas czeka tym razem? Tak mało? Ale dlaczego? Nie wystarczy, najważniejsze, żeby było pyszne. I tak ja mam najwięcej. A wy jedzcie sobie swoje paczuszki. Nie chwal się tak. Dlaczego mam tak mało? Tak wyszło. Czas na jedzenie. Nie będę się ociągać, skoro można zjeść wszystko naraz. Zgadzam się, ja też jestem bardzo głodna. Jedzmy już. Daj mi też. Trzymaj, to dziwne. Gdzie są wszystkie cukierki? Myślę, że masz po prostu dużą paczkę, a w środku żadnych cukierków. Charlotte, zobacz, dziurę ma tylko garstkę cukierków. Czyli nie tylko ja mam pecha. Weźcie spokój, i tak nie lubię M&M's. Może ja będę miała ich dużo. Wow, jednak mam szczęście. Super, a ty, Julia, zostałaś bez cukierków. No i dobra. Jak ich dużo. Trzymajcie, wystarczy dla wszystkich. Smacznego. Dzięki, to bardzo miłe.